83. rocznicę ataku ZSRR na Polskę stajemy pod pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie, aby oddać hołd i należną cześć wszystkim ofiarom stalinowskiego terroru. Wrzesień 1939 roku zapisał się na kartach historii Polski jako miesiąc niosący ze sobą wojnę, tragedię milionów rodzin, cierpienie i śmierć. W tamtym wrześniu Polki i Polacy zdali sobie sprawę, że to koniec pokoju, a początek okrutnej wojny. Niepewność jutra, strach przed przyszłością i przerażenie na myśl, że nikt nie potrafi przewidzieć końca tego piekła, kiedy, jak śpiewał o czasach powojennych Edmund Fetting, dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Pora burz miała jednak trwać kolejnych 6 ciężkich lat. Podążające za oddziałami wojska grupy NKWD od razu przystąpiły do aresztowań, zapoczątkowując zbrodnie wojenne i fale terroru. Podstawową formą represji politycznych obok aresztowań stanowiły deportacje. W ciągu 2 lat przeprowadzono w sumie 4 masowe deportacje ludności cywilnej w głąb ZSRR. Pojmani i wwiezieni w bydlęcych wagonach na nieludzką ziemię, byli skazani na kartorżniczą pracę. W większości były to wyroki śmierci. Deportowani byli rozproszeni na najbardziej nieprzyjaznych sowieckich ziemiach, a ich prochy spoczywają po dziś dzień kilka tysięcy kilometrów od rodziny, od ojczyzny. W 1939 roku znaleźliśmy się w potrzasku 2 militarnych potęg, a data 17 września często wskazywana jest jako data 4 rozbioru Polski. Celem polityki ZSRR wobec Polski była depolonizacja Kresów Wschodnich i sowietyzacja ludności z terenów przyłączonych do Związku Radzieckiego. Celem było załamanie społecznych morali i zniszczenie formującej się konspiracji. Celem było zlikwidowanie Polski z mapy Europy, wynarodowienie i zrusyfikowanie, unicestwienie narodu polskiego i jego tożsamości narodowej. Historia pokazała, że rosyjski agresor mentalnie nie zmienił się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Upływ czasu nie wpłynął na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wykształcenie się demokracji w tym jednym z największych państw świata. Pokłosiem tego zamordyzmu są niedorzeczne, a tragiczne w skutkach roszczenia Federacji Rosyjskiej wobec swojego sąsiada Ukrainy. Rosja po raz kolejny sieje zniszczenie i śmierć, burząc porządek całego świata. Po raz kolejny, powołując się na ksenofobiczne, nacjonalistyczne idee, wciąż niewyplenione z rosyjskiego zwierzchnictwa, daje się poznać jako ludobójca. Znajdujemy się w szczególnym miejscu. Miejscu zadumy, refleksji nad przemijaniem i bólem po stracie bliskich. Wszyscy spoczywający tu na tym cmentarzu przypominają nam także o utraceniu wraz ze śmiercią wszystkich planów i marzeń. Nasi rodacy we wrześniu 1939 roku porzucili swoje dotychczasowe życie i nadzieję na lepsze jutro. Przywołajmy podczas tej uroczystości pamięć wszystkich poległych w II wojnie światowej. Pielęgnujmy pamięć o wszystkich brutalnie przerwanych życiach,
o złamanym zdrowiu milionów, o niewyobrażalnych zniszczeniach. Oby wrzesień 1939 roku nigdy się nie powtórzył, tutaj ani w żadnym innym kraju. Ciechanów pamięta. Pamięta o tych, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny. Pamięta o ich bohaterstwie i ofierze, jaką złożyli ze swego życia. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, kochana młodzieży, poczty sztandarowe, wszyscy tu zebrani, mieszkańcy Ciechanowa. Tak jak Pan Prezydent przed chwilą powiedział w swoim pięknym słowie, wspominamy dziś agresję Związku Radzieckiego na Polskę w dniu 17 września 1939 roku. Wspominamy dziś zbrodnię katyńską, deportację ludności ze wschodnich województw Rzeczypospolitej w głąb Rosji, na tereny Syberii i nie tylko, i innych miejsc tej nieludzkiej ziemi. Symbolem tej pamięci tu u nas w Ciechanowie jest właśnie pomnik Sybiraków, przy którym od wielu lat w kolejne rocznice tych tragicznych wydarzeń tu się gromadzimy. Ta dramatyczna historia, którą dziś wspominamy, powinna być dla wszystkich przestrogą, aby już nigdy taka tragedia się nie powtórzyła. Niestety na naszych oczach widzimy ponownie brutalną agresję tego samego agresora dziś na Ukrainę. Na naszych oczach widzimy mordy, niszczone domy, bloki, zabudowania, szkoły, urzędy, zakłady pracy i dziś trwają brutalne aresztowania, wywózki ludzi, prześladowania, więzienia. Ukraina przeżywa gehenne wojny, która niesie śmierć i zniszczenie. Prośmy Boga o pokój dla świata, szczególnie dla Ukrainy. Prośmy też o zgodę i jedność w naszym narodzie. Prośmy również o wieczny pokój dla ofiar agresji i tej ze wschodu i ze wschodu z 1939 roku. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze ludów i narodów, błagamy Cię, przyjmij dar świadectwa wiary, męki i śmierci synów i córek naszego narodu, umęczonych i zamordowanych na wschodzie. Uczyń ich ofiarę posiewem wolności i pokoju. Niech przypominają nam o wierności Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi. Niech inspirują nas do wytrwałej pracy na rzecz naszej Ojczyzny, która jako nasz wspólny dom jest bezcenną wartością. Ojcze najmiłosierniejszy, przez przyczynę Matki Zbawiciela, pomóż nam przebaczyć. Broń nas od wojny, nienawiści i niepamięci. Ojcze nieskończenie dobry, błogosław nam, którzy się dziś tutaj zgromadzimy, i w swej łaskawości przyjmij naszą modlitwę, którą do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Pomódlmy się jeszcze wspólnie modlitwą, której nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, szczególnie właśnie za tych, którzy zginęli i zostali
zamordowani na wschodzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.